Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu na kolejny tydzień. Witam Was fantastycznie, że jesteście, że wracacie, że komentujecie, że bierzecie udział w loterii. Bardzo mnie cieszy, że Wam się ta loteria spodobała, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju rzeczy. Cudownie. Pamiętajmy wszyscy, że są to czytania ogólne. Bierzmy to, co rezonuje, żeby nie brać zbyt osobiście tych rzeczy i tu się jakoś specjalnie przejmować. Są to czytania ogólne, więc każdy bierze, co rezonuje, resztę zostawiamy dla osób, dla których jest to ważne, by usłyszeć, prawda? To każdy wie, tak jest. Kolejna rzecz, nagrywam w systemie otwartym, więc możesz tu swobodnie po wszystkich moich horoskopach buszować sobie ze swojego kosmogramu. Jeżeli masz na przykład w Uranie byka, a masz w Merkurym bliźnięta, a masz tam na przykład w Saturnie, nie wiem, baranka może, buszuj, jeżeli tylko czujesz, intuicja ci podpowiada, że znajdziesz tu informację, tak jest, bo tak wierzę w to właśnie, że wyższa jaźń, kolektywna wyższa jaźń każdego z nas doprowadza nas dokładnie tam, gdzie mamy się znaleźć w danym momencie, abyśmy usłyszeli to, co mamy usłyszeć, nawet jeżeli wcale nam się to nie podoba, ale kochani, jest to ważne z jakiegoś powodu, żeby usłyszeć to coś. Tak jest. Także fantastycznie, że jesteście. Uwielbiam, że ten nasz mistyczny ogród tak się rozrasta. Kto ma ochotę, zapraszam też na Tarot i Orakle. Tam ciekawe rzeczy. Ostatnio wahadełko temat zaciekawiliście się, więc się rozszerza. Tyle tytułem wstępu, kochani. Zapraszam serdecznie. Lecimy do horoskopu na ten tydzień. Witajcie, kochani. Witam wszystkie rybki na czytaniu na obecny czas. Zaczniemy sobie dzisiaj od karty wyroczni. Zobaczymy, co Wam wskaże na ten tydzień wyrocznia. I mamy, kochani, kwiatowa terapia. Przepiękne karty. A ja Was w ogóle witam. Cudownie, że jesteście, że wracacie, że tak czekacie na te czytanka. Nawet mimo rodzicie, że tak na końcu, czemu rybeczki na końcu? Bo tak jest w horoskopie, moje kochane misie. Ale możecie oglądać w weekendy i wtedy macie już wszystko na kanale. Do ostatniego znaku, nawet anielski przekaz. Staram się, żeby do soboty już był nagrany, żeby każdy mógł na spokojnie sobie obejrzeć w ten wolny dzień. Jeśli masz wtedy oczywiście wolny dzień, bo to różnie bywa z tymi sobotami, prawda? Ciekawe, bo dwie karty wyciągłam dla Was. Azalię i mamy, oj nie wiem jak to, bromeliad, to chyba z łaciny, przepiękny ten kwiat jest, to wiem, że to są azalie przycudne i mamy dwa tematy, bądź pozytywną osobą i wise soul, czyli mądra dusza, czyli czerp z wiedzy swojej mądrości, aby podchodzić do wszystkich rzeczy, do wszystkich wyzwań, jakie stawia przed Tobą życie, ale też pamiętaj o tym, że jesteś mądrą duszą i że możesz czerpać wiedzę z tego swojego wnętrza, ze swojej świadomości, wyższej jaźni, właśnie jak tego nie nazwiesz, żeby tu się słuchać swojej intuicji, swojego tego wewnętrznego instynktu, prawda? Natomiast o tym, to pozytywne podejście, to pamiętajcie, kochani, wszyscy musimy o tym pamiętać, że jesteśmy w erze wodnika, gdzie każda myśl, każde słowo wypowiedziane, emocje, oczywiście działania mają znaczenie ogromne i te nasze myśli, te nasze słowa, one kształtują nasze przyszłe doświadczenia, to co stanie przed nami w życiu jako kolejne. Tak to wygląda, kochani, gdzie właśnie ta era wodnika sprawia, że każda myśl, każde słowo ma znaczenie. I ten kolor różowy tutaj, to jest miłość, kochani, ale taka miłość bezwarunkowa, miłość uniwersalna. Miłość, której wciąż tak mało jest na tym świecie. Tak warto się zastanowić, czym tak naprawdę jest miłość bezwarunkowa. Ona nie stawia żadnych warunków. A czy ktoś z nas jest w takim związku romantycznym, gdzie nie stawiamy żadnych warunków i jest nam dobrze? Najczęściej stawiamy potężne ilości tych warunków, listy niekończące się, oczekiwań, warunków do spełnienia, jeden drugiemu, prawda? Najdłuższe są te listy pośród osób, które są kompletnie źle dobrane, z niewłaściwych intencji dobrane, prawda? Tak jest. Dobra, zobaczmy, co nam tarot powie. Dla rybek, rybeczek, wyczekujących takich tutaj, kochanych moich. Mamy rydwan i mamy dwójkę pentakli.
jako coś, co przychodzi nowego albo pojawia się ponownie. No, Rydwan pokazuje, że coś, kochani, z buta może wtargnąć w wasze życie. Bardzo szybko coś się będzie działo. Może jakaś osoba powróci z przeszłości. O ile się kojarzy mi to teraz, tak, Merkury znowu nam będzie retrogradował w tym czasie, kiedy nagrywam, więc jak najbardziej tutaj powroty, słuchajcie, chciałam powiedzieć darmo zjadów, też pewnie niektórzy, prawda, ale tu nie da się wszystkich do jednego worka, ale takie łotry i łobuzy też tu będą powracać, będą chcieć coś jeszcze uskubnąć tej tęczy dla siebie, zobaczcie. Tak, a ty musisz się określić, czy zgadzam się na takie traktowanie dalej, czy pozwalam, czy to jest moje pragnienie wewnętrzne, żeby w ten sposób relacje, związki przeżywać, a może pragnę czegoś nowego, może pragnę czegoś więcej, może pragnę czegoś innego, może pragnę przyjaźni w tej relacji, wzajemności, uszanowania, może pragnę czegoś, czego tutaj nie było, prawda? Może chcę zmienić teraz, może chcę iść w nową stronę. Okej, no i mamy tutaj obszar dla nowych rybek, które jeszcze nie wiedzą. Ten obszar trzeba się tu odnaleźć. Oczywiście witam nowe rybeczki tutaj na czytaniu. Tu się trzeba odnaleźć ze swoim życiem. Dla jednej rybki to jest to, co się już stało, więc bardzo łatwo ci będzie odnaleźć się w tej sytuacji, tej historii. Dla drugiej rybeczki coś, co obecnie się dzieje, a dla trzeciej rybeczki coś, co dopiero może przyjść, ale nie musi. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Siódemka monet, którą pierwsze zobaczyłam, od razu mi się skojarzyło. No tak, zastanów się, prawda? Daj sobie czas, wystarczająco czasu, przestrzeni, przyjrzyj się, prawda? Innym może też, jak przeżywają swoje relacje, związki. Zobacz, jak można inaczej też żyć i funkcjonować. Potem zaplanuj mądrze jak ten cesarz, rozpisz sobie ten plan, wypisz te oczekiwania, które masz, ale później, szukając tej właściwej osoby, albo pracy, albo czegośkolwiek, nie sugeruj się wyglądem tylko i wyłącznie, czy jakimiś pierwszymi rzeczami, które ci się spodobają, ale zrób głębszą tutaj wizję lokalną, chciałabym się powiedzieć, czyli wejrzyj dokładnie, czy macie te same potrzeby, priorytety, czy tu będzie ci dobrze, czy tu będziesz szczęśliwą rybką. I tu chodzi tak samo w relacjach, związkach miłości, jak i w pracy, w sprawach zawodowych. Ile rybek tutaj nieszczęśliwych jest w swojej pracy? Ręka do góry. No, ręka do góry. Mogę się założyć, że jest was całe mnóstwo. Idziesz do pracy, ale ty idziesz do roboty, prawda? I mówisz, no tak, idę do roboty, bo zarabiać trzeba. No właśnie, ale może by tu trzeba spojrzeć na to świeżym okiem i poszukać czegoś, co ci będzie bardziej odpowiadać. Czegoś, co ci będzie dawać więcej radości i satysfakcji. No i oczywiście też i pieniążki z czasem, prawda? Z czasem mówię tu dla tych, którzy chcieliby swoje biznesy pootwierać i być szefami, może wejść na wyższy poziom, może awansować, może wam się marzy zarządzanie, prawda? I bycie na tym wyższym szczeblu, jeżeli jeszcze nie jesteście. A jeżeli jesteś na jakimś szczeblu, może ci się marzy wejść na jeszcze wyższy szczebel. Wszystko jest do zrobienia, zobaczcie. Tylko trzeba popracować nad tym. Okej. Może weźmy najpierw romantyczne karty. Ze znaków zodiaku. Baran nam się tu już zamanifestował silnie. Strzelec i rak. W wielkich arkanach oczywiście. Zobaczmy. Co tu dla tych rybek, rybeczek moich kochanych. Rozmarzonych. Ale fajne. Fajne karty. Tak, jakieś rybeczki tu są zakochane i będą, będziecie mieć taki czas, kiedy dobrze by było pobyć wam osobno, czyli gdzieś się wybrać razem na wycieczkę, powyłączać telefony, albo w dłuższą podróż, albo w krótszą i po prostu pobyć ze sobą, pogadać ze sobą, właśnie poznać się wzajemnie. Tak czuję, że to jest ważne, albo odpocząć też po czymś, po jakichś trudniejszych zdarzeniach, wydarzeniach, bo takie coś tak scala te związki, prawda? Mamy też zaufanie, czyli
Gdzieś tutaj mogło być nadszarpnięte trochę zaufanie w tej relacji, w tym związku, więc tu warto o tym wtedy na tym wyjeździe szczerze porozmawiać i pokazać tą swoją stronę medalu, jakby jak ja to czuję, jak ja to odbieram, jak ja to widzę, ale bez pretensji i zarzucania, tylko szczerze powiedzieć i zapytać, a ty jak to widzisz, jak ty to czujesz, prawda, jak to odbierasz, bo każdy z nas ma inną perspektywę i gdybyśmy byli bardziej wyrozumiali dla siebie i właśnie bardziej otwarci z tym, mówiąc szczerze, to sprawia, że czuję się tak i tak, a to sprawia, że takie i takie myśli mi latają po głowie. Taka szczerość sprawia, że serce od razu się topi, prawda? I chcemy od razu pomóc tej osobie, zrozumieć, czy też poczuć to, co my czujemy, prawda? I znowu my wyjaśniamy. Tylko znowu, tak jak mówię, bez pretensji i zarzutów, tylko w ten sposób. Ja to czuję tak i tak, ja to widzę tak i tak, ja to tak i tak odbieram. Tu i tu czuję przykrość, tu i tu mi jest dobrze i tu się cieszę, jak coś robisz, prawda? Takie rozmowy są fantastyczne w relacjach, w związkach, kochani. Taka szczerość, totalna szczerość. Tak jest. Ach, no widzicie, no tu jakieś przykrości są i tu są jakieś bóle i przykrości też ze względu na oczekiwania, które są niespełnione, ale tu też czuję jakieś przykrości, bóle ze względu na dzieci, które się posiada, czyli jakieś dzieci tutaj coś wywijają, jakieś przykrości rodzicom. Dobra, zobaczmy królową buław, co my tutaj mamy. Mamy wisielca, ale pojawił nam się przy tym, nie mam pojęcia jak się to stało, ja nigdy rewersów nie czytam, układam karty, a tutaj przemknęła mi karta koła fortuny odwrócona, co znaczy, że jak nie przemyślisz sprawy i nie zmienisz troszkę podejścia, nastawienia, jak nie odwrócisz jakby tutaj sytuacji, nie spojrzysz z innej perspektywy, to co powiedziałam, nie wejdziesz w inne buty, to tu coś się nie zmieni i pozostanie takim, jakim jest, a przez to nie będziesz w stanie spełnić tych marzeń i pragnień, które masz, bo tam jest królowa buław, dla mnie to jest prawo przyciągania i to ta możliwość spełnienia tych marzeń, pragnień, które mamy, prawda? Coś tu jest przyblokowana, jakaś energia rybeczki, kochane. Ta karta też to pokazuje, dwójka mieczy, zablokowane, o zobaczcie, i zmartwienia, i troski, i te filmy takie kręcące się w głowie, niekończące się koszmary i horrory, prawda, i thrillery. Dobra, zobaczmy kartę, może buław, a z buław najpierw. Relacje, związki, miłość tutaj dla rybeczek. Rybki, rybki, rybeczki w tym czasie. Stanąć na ziemi trzeba, słuchajcie, mocno uziemić się, bo to jest królowa pentakli. Jest jakiś nowy pomysł, jakaś nowa możliwość się pojawia, ale tutaj bujając w obłokach nic nie będziesz w stanie uzyskać. Tu trzeba mocno stanąć na ziemi, być praktycznym, być konkretnym, zastanowić się, jakie mam zasoby, jak ja mogę z nich skorzystać, żeby ten nowy początek mógł zaistnieć, prawda, mógł się zmaterializować. Karta umiarkowania w obszarze finansów, biznesu, kariery, zarabiania na zewnątrz domu, jak ja mówię, poza prywatnymi sprawami, to co w głowie ma rybka, tu jest jakaś potrzeba poszukiwania złotego środka, odnalezienia najlepszego możliwego sposobu i możliwości. I masz trzy kielichy, czyli jest pokazane, że masz przy sobie kogoś, z kim możesz to zrobić. Jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy głowy to już w ogóle co nie co dwie, prawda? Więc im więcej głów, tym lepiej i będzie radość. Pozwól sobie na współpracę tutaj. Zobaczcie, dwa pentakle po raz drugi nam się pojawiają. Na początku i na końcu. To się znaczy tutaj, kochani, że zdecydowanie bardzo ważny tydzień na podjęcie ważnej decyzji, ale tutaj pamiętajcie, skarby moje kochane, że dwa pentakle pokazują, to jest ostatnia dwójka jakby, prawda, w całych małych arkanach i to jest dwójka, która, ta decyzja jakby, prawda, musisz to dobrze przemyśleć, dobrze rozważyć i za, i przeciw, prawda, zanim podejmiesz tą decyzję, tu jest zalecana absolutna ostrożność w podejmowaniu tej ostatecznej decyzji. Daj sobie wystarczająco czasu, przestrzeni, zauważ, przyglądnij się, dopytaj, zapytaj, prawda, bo tu paź jest, czyli naucz się jakby tematu, na drugą stronę ją prześwietl, zanim podejmiesz decyzję, a tu szczególnie chodzi, kochani, o sprawy
inwestowania pieniędzy, dysponowania pieniędzmi, ogólnie finanse, kredyty i tego rodzaju tematy. Może tu przyjść coś, co sprawi, że będzie Ci się chciało zainwestować w coś bardzo szybko i szaleńczo. Natomiast te karty tu pokazują, nie jest to dobry pomysł tutaj bądź osobą jak cesarz. On lubi postępować gwałtownie, szybko i spontanicznie, ale słuchajcie, dopiero w momencie, kiedy ma wszystko sprawdzone i 150 głów innych potwierdza ten fakt, że tak, tak, jak najbardziej. Cesarz czasem działa spontanicznie i czasem działa za szybko i wtedy oczywiście nawet taki cesarz, kochani, może stracić, prawda? Ale później uczy się z tych doświadczeń swoich i w kolejnych momentach już jest bardziej bezpieczny, ponieważ znowu odpowiedzialnie prosi innych i dojrzale o to, żeby mu to podpowiedzieli, prawda? Co będzie tu najlepszym i jak zadziałać, a tu, ponieważ wszędzie naokoło pentakle, działaj powoli, działaj spokojnie, pozwól, żeby to w naturalny sposób się rozwijało bez żadnego tutaj popędzania. Uważaj, żeby nie traktować lekko pieniędzy w tym czasie, żeby nie być takim rozrzutnym, dlatego że to nie jest dobry czas, słuchajcie, i to też jest, to nie jest też dobry czas dla Was, żeby brać jakieś kredyty. Dwa razy to jest tutaj i siódemka monet, bo nie będziecie mogli ich spłacić. Także, no tak, bo tutaj nam ten Merkury zaczyna retrogradować. Lepiej się wstrzymać z tym, aż Merkury wyjdzie z retrogradacji, wtedy sprawdzić, czy te energie są bardziej korzystne dla Ciebie, jeżeli musisz faktycznie ten kredyt wziąć. Ja bym się absolutnie wstrzymała wzięciem tego kredytu, jeśli ktoś z Was musi już, prawda? Okej, co tu mamy dla rybeczek, jaką ukrytą prawdę? Ktoś tu kłamał rybce i teraz żałuje. Może rybeczce się zdarzyło pokłamać coś i też teraz żałuje. Ktoś tu się pogubił na chwilę. To nie był czas właściwy dla nas. Nie wiem, gdzie to położyć, kochani. Tu jakby to gdzieś się coś zatrzymało, bo to koło fortuny, jakby coś tu było zblokowane. A może tutaj dajmy. Możliwe, że to jest od jednej osoby, ale nie musi być. Pamiętajcie, że to może być od różnych osób. Czasem nie śpię i myślę o tobie, rybeczko. Zobaczcie, jak tu ktoś przysyła. Ktoś tu myśli o rybce. Tutaj najbardziej, słuchajcie, karta, która powinna dać do myślenia, to jest to koło fortuny, które jest w rewersie, plus wisielec, który jest w ustawieniu prostym. Bo koło fortuny w rewersie pokazuje nam takie trochę fatalistyczne, takie negatywne podejście, zwątpienie, prawda, totalna rezygnacja i takie uwierzenie w pecha, bo słuchajcie, ci co mają szczęście wierzą w szczęście, ci co mają pecha wierzą w pecha i teraz zastanów się, w co wierzysz, rybeczko, i w co wierzyć chcesz. Natomiast wisielec zdecydowanie pokazuje jakieś opóźnienia, zatrzymania, spowolnienia, to wiadome, prawda, ale jednocześnie wisielec daje nam możliwość przewartościowania i zwrócenia się ku lepszej ścieżce właśnie poprzez to dostrzeżenie innych perspektyw, więc jest to tu ważne. Zobaczmy na koniec radosne ślimaczki dla rybeczek, co tu pokażą. A jeszcze jedna rzecz, kochani, uważajcie w drodze, uważajcie w podróży, sprawdźcie 10 razy, czy wszystko jest ok, czy się nie zmieniły godziny odjazdu, na przykład czegoś, jakiegoś transportu, bo ten rydwan tutaj pokazuje i ten tu as była w przy tym dwójka monet, że no i tu stres jeszcze, 9 mieczy, może być jakiś stres tu związany z podróżowaniem, przemieszczeniem się, przeprowadzkami, także dowiedzcie się, kochani. No i zobaczcie, cała naprzód, ku nowym horyzontom, no też to tu czuję. Ktoś zdecydowanie gdzieś będzie chciał wyjechać, ale też będzie ktoś myślał tu o przeprowadzce, zmianie, pójściu w nowym kierunku, jak najbardziej. Niemożliwe to słowo istniejące wyłącznie w słowniku. Zgadzam się absolutnie, kochani. Ja, według mnie, z mojej perspektywy, mam 45 lat w obecnym życiu, sporo świadomości też żyć wcześniejszych, tych wcieleń wcześniejszych i mogę jedno powiedzieć. Wszystko jest możliwe. A to, co nam się wydaje niemożliwe, zawsze można zamienić na możliwe, jeżeli
Włożymy tu odpowiednio wiary, zaufania, czasu swojego poświęconego, energii i zaangażowania, a wtedy wszystko jest możliwe. Jeżeli chociaż jedna osoba tego dokonała, możesz i ty. Tak, dokładnie tak. Tylko się trzeba przyłożyć, prawda? I to pozytywne myślenie, a czujesz, że to jest bardzo ważne, bo tu zobaczcie, ten fatalizm, negatywne postrzeganie wszystkiego, a tutaj mówią nam co? To była pierwsza wiadomość. Bądź bardziej pozytywna, rybko. Bo pamiętaj, że przyciągasz do swojego życia to, o czym myślisz, to, o czym mówisz, prawda? Czyli teraz zastanów się, w co inwestujesz. No właśnie, tu są te inwestycje też, dwójka monet. W co inwestujesz? Swoją energię, swój czas. Co do ciebie przyjdzie? Czy budujesz, inwestujesz sobie piękne życie w dalszej części? Czy może jakieś horrory same? To tu każda rybeczka musi się w pierś uderzyć, że tak powiem, i zastanowić, prawda? Sama ze sobą. A później kto potrzebuje, wisielec, przewartościować pewne rzeczy, zmienić pewne rzeczy, żeby działały myśli twoje, twoje słowa na twoją korzyść. To jest najważniejsze, prawda? Dobra, spowolnienia na pewno będą, bo teraz tak mi się jeszcze rzuciło, że niby jest ten rydwan, ale potem zobaczcie, tu wisielec, koło fortuny się odwróciło, tu siódemka monet, są wszystkie karty, które mówią o spowolnieniu właśnie. Może być na zmianę, może być szaleństwo, spowolnienie, też tak czuję tutaj, taki mazurek się robi na przekładkę. Dobra, rybki, ale ogólnie jest ok, jest fajny tydzień, tylko tutaj, żeby rybka nie była fatalna. To była rybka radosna, szczęśliwa, która dostrzega pozytywy w życiu, a nie tylko wszystkie negatywy. Bo można żyć na dwa sposoby, albo widzieć we wszystkim zło i okropieństwo, albo widzieć we wszystkim lekcje, które coś nam wnoszą, czyli na swój sposób dobro, prawda? Nawet w okropieństwach. No tak. 1, 2 i 3 masz możliwość zapytać o sytuację, o wydarzenie, o osobę jakąś. Idźmy po kolei. 1. Najpierw odpuść przeszłość. 2. Mamy tak. I 3. Oj, mamy nie. Widzicie, jak to widać, ten ogólne czytanie. Każda odpowiedź jest inna dla innej grupy. Tyle, kochani. Utulam was mocno. Życzę wam fantastycznego tygodnia i oczywiście zapraszam na miesięczne czytanko. Anielski przekaz, misy tybetańskie. Karty, wybierz kartę, mamy te playlisty potworzone, wybierz kartę anielskie i tarotowe i z wyroczniami i mamy, kochani, playlistę medium i playlistę karmę, playlista fantastyczna, pogotowie energetyczne, rozwój duchowy, sama tam zaglądam, bardzo lubię sobie przypominać i na przykład jeszcze zapraszam was, kochani, na Tarot i Orakle, drugi kanał, który się pięknie rozwija. Zapraszam, kto ma ochotę, wszystko o kartach. No i też o nauce kart, nauka tarota, wchodzą nam wahadła, wejdą nam runy też później. I co tam będziecie sobie jeszcze życzyć? Będziemy to łączyć oczywiście z tarotem, ale też będę wam opowiadać ważne rzeczy na ten temat, żeby być też bezpiecznym, czyli BHP, wahadła. Na pewno warto, jeżeli się z wahadła korzysta, warto poznać, bo wcale nie tak łatwo znaleźć te informacje. Tyle, kochani, utulam was z całej siły i do usłyszenia. Pa, pa.